Right now, come on, baby, let's go.
ostra energia, powinniśmy tak dalej, ale trzeba mu dwa słowa w porządku powiedzieć, że bardzo istotne, poczekajcie. Tą koncepcję postanowiłem zrealizować właściwie będąc w Londynie i odczułem z Marcinem Millerem i stwierdziłem, że ten człowiek powinien być honorowany. Kto jest w naszym środowisku, tak bym to nazwał, to wie bardzo dobrze, co to jest za postać, właściwie bodhisattva, który właściwie przysponsorował całe mnóstwo rzeczy. Stan Slewo, całą Złotą Skałę i tak dalej, to wszystko jest dzięki Marcinowi, który nawet się udzielał w czasach solidarnościowych, przewoził Wałęsie, taka ciekawostka, którą mało kto wie. Piękny, szlachetny człowiek, który mówił, że dlaczego jak są jabłka na stole, to ja muszę zawsze wziąć najmniejszy. To charakteryzuje Marcina. Stwierdziłem, że musimy zrobić benefic, żeby tak naprawdę, pokazać go, tak powiem, na piedestale, bo zawsze w cieniu byla, to jest cudowny cień, wiadomo. Tam, to jeszcze przy okazji wam pomyśleliśmy tam, bo nie dało się inaczej. Spontanicznie to zrobiliśmy, tam jest byla właśnie zdjęcie, które do tej pory wisiało długo u mnie. Wojtka Psychofana to jest produkcja, która będzie, tu właśnie halo, postanowiłem zrobić benefis i potem to dotarło. Już po zrobieniu materiału uruchomiły się już niektóre klipy z naszym programem. Dotarło to do Ewy i do Żuczka, to są nasi menadżerowie. I oni zadzwonili do mnie, powiedzieli, że zdecydowanie trzeba to pokazać na Rubregę. Oczywiście świetna sprawa i czekamy tylko na termin, żeby zaprosić Millera, który miałby problemy ze zdrowiem. Oczywiście zgodził się absolutnie, później pod warunkiem, że będzie niesiony na tronie, tak powiem, co oczywiście da się zrobić. No reasumując, zagramy to, co mieliśmy tutaj z wielkim boomem zagrać, czyli z wszystkimi Izraelitami, które chciałem zaprosić, łącznie z Maleo oczywiście i z wszystkimi ludźmi, którzy mieli coś wspólnego z wnuczkami, z dziećmi, że tak powiem. Tu jest tylko na razie Juju, ja go zaanonsuję później. To wszystko będziemy robić na Rubregę. Zapraszamy was, bo to będzie duże wydarzenie, a to jest faktycznie przedpremiera. Dzięki Radkowi, dzięki tutaj temu miejscu mogłem zaplanować to bez jak gdyby proszenia kogokolwiek o to, żeby to zrobić. I dzisiaj to jest to w takiej postaci, jakie możemy nam, jeśli chodzi o dźwięk, zaprezentować. Myślę, że to jest godne. Sam jestem zaskoczony efektem. Ale zapraszam was na Rubregę, a tu jeszcze raz bardzo dziękuję pracowni, bo to jest piękne miejsce i bardzo wam dziękuję, że jesteście. A ten koncert nazywa się Pascha Lwa, bo wy jesteście oceniający. Wy jesteście stąd. I stąd jest Izrael, kochany. W związku z tym nie jest łatwo grać, ale staniemy na wysokości zadania. Ania, Karolina, Michał, Piotrek, Seba, Senior Family!
za miłość, za życie, za świat. To chwila. No. Mocne. Mówią, że mocne. Życie to
Dziękujemy bardzo. Dawaj, bo się wycieram. Dawaj. Dobra, niech się powycierał, to ja w międzyczasie jakbym mogła buteleczkę wody poprosić niegazowanej i będę turbo wdzięczna. A ja tą kolę mam dla siebie. Ty masz tam kolę. Dobra, senior, dzięki. Dobra. Już jedziesz. Wszystko przyspiesza. Dramaturgia musi. Oh,
Michał! Wyedukowany jazzman. Musiałem się go mocno naprosić, żeby dojebał. I zrobił to, nie? Lecz inny jest spod. Akurat mi się skopał pasek. We'll be right back.
zauważymy ile piękne jest tych utworów, ja zaczęli od nowa robić w przedstawieniu. Jak są piękne piosenki naprawdę. Izrael w ogóle po takim 1991 płycie, która była gigantyczna, światowa, coś można było zrobić. Obawiałem się, że nikt nie podoła tematowi w 50-60-letnim panowie. Okazuje się, że jest piękny naprawdę przekaz izraelowski, śliczne piosenki. Zresztą zazdrościłem Robertowi, że dwoma palcami potrafił skomponować tak piękną rzecz na jakim klawiszu. Cały Robert. Robert Bylewski tam jest. Cały bo się czasy. Raz, dwa, trzy, Robert patrzy. Niespodzianka z tyłu.
genialny, że mam to wytłumaczyć. Dwa dni temu dostałem ten sopran, długo nie grałem i teraz gram od czapy. Nie jest warto na szybkim koncercie synchronizować. Inny w ogóle jest tutaj, muszę się bardzo teraz kombinować. A tu jeszcze mi się pasek rozpieprzył. Nie, to znaczy taka atrakcja koncertu. Naprawdę to jest nowka, kurwa, co z tym robić? Czasami nie wiadomo, ale już parę dźwięków znam. Junior, rock and roll! Nie, dawaj reggae. Płacimy, co teraz? Włodek! Jeszcze chwila, Dziudziu! Będzie na ciebie, przyjdzie pora, zdradzasz tajemnicę, błagam. Co teraz? Dobra, dusza w podróży. Więc właśnie w pewnym momencie, jak zacząłem grać te koncerty gdzieś, gdziekolwiek indziej niż u Państwa, bo tym byle w szczególe te anegdoty znacie, ja to, co bym napisał, czy ktokolwiek z Izraelitów, jeszcze inaczej to widzę. To znaczy, Dziudziu, sprostuj mnie, żeby było inaczej. W pewnym momencie przyszedł do nas do garderoby Super Challenge, facet z takim ręczniczkiem na kamerdyner typu i zapukał i pyta się, co panowie biorą. To nie żart. Super Channel, transmisja na cały świat, Nowy Jork, Japonia. I po prostu tam parę groszy na kokę czy cokolwiek, jeśli aktorzy potrzebują, to jest żaden problem. To nie jest w ogóle jakaś obciach. Także Izrael miał takie przygody, pamiętajcie o tym. Super Channel, transmisja. Brylu nie chciał puszczać tego klipu, bo był za ładny. Naprawdę, jak zobaczyli, jak my gramy, ten Super Channel, to po prostu zbaranieli, dacie nam jakieś ognie podrzucać, coś tam, żeby to naprawdę był bardzo efektowny koncert. Sądziłem, że mogę wam tutaj tłumaczyć, jak nie was. Bo wy dużo wiecie, bo stąd wszyscy pochodzą, ale jak skoro Dżudżu jest, może to zweryfikować, znaczy tak było. Kill your family! Now! Thank you.
życie i sens. Z tym, co zniewala moją duszę, ogranicza, co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Bardzo buddyjski przekaz. Naprawdę. Dobra, uwaga, Dziudziu, zbieraj się. Drodzy Państwo, mam zaszczyt przedstawić teraz najbardziej krnąbrnego człowieka w Izraelu, ale dzięki któremu dużo się hulało. Dobrego oczywiście. Miał być też sami, poprosiłem, bo nie chciałem fatygować całej formacji, ale brawa wielkie. Dziudziu, że zagra z nami. On grał z takim znanym koncert, nawet nie musiałem już próby robić, tylko zapytałem się, co chce zagrać. Powiedział, że C.I.N.I. Ja People! Przepiękna postać, naprawdę mógłbym dużo nawet to do mnie popowiedzieć, ale nie ta pora, może się będzie okazja. Nie! Jest ok, bo Sia zawsze na koniec, wiadomo. Ten flet się nazywa na cześć tego utworu skomponowanego... Którego teraz nie zagramy, haha. Nie, teraz na następny. Skomponowanego przez Maleo, ja mam tam 10% udziału, żeby nie był żart. W tym utworze. Dostałem od Maleo. Ale kija, nie pierdę. Przecież to był dowcip, kurwa. Tak jest, Dziudziu, no przecież to był nie dowcip, nie? We are one.
Mistrz Dżudżu, uważam, że to jest najlepszy basista reggae w tym kraju. Muszę powiedzieć, związany z dwa razy zgubieniem tego fletu, jednego razu w samochodzie ogłosiłem na Facebooku, że zgubiłem flet. Okazało się, że był w samochodzie Żuka, naszego menadżera. I wszedłem na scenę, przestań, już mnie raz dowaliły, poczekaj. Wszedłem na scenę, oczywiście znalazłem ten flet i zastanawiałem się w ogóle, czy takie poruszenie na Facebooku. Wchodzę z tym fletem w Jarocinie, a tam cały stadion, wow, naprawdę tam było, to było bardzo przyjemne, przyznać. Dobra, Sienna, nafta, Sienna. Jedyny taki flet, nikt tego nie zagra. Tuż panuś, uwaga, już, już, leci. We'll be right back.
family! Karolina! Inior! Inior! Karolina Batera! Michał Berliński! Piotr Fuczyk! Dżudżu i Sebastian Sipawa! Słuchajcie, naprawdę rajcowałem się strasznie i bzdury gadałem, bo tak mnie zainspirowaliście. Naprawdę w chyle konie przed warszawską regałą publiką. Dziękuję bardzo. Thank you.